Mazurek Dąbrowskiego rozpoczął kolejne manewry sportowo-obronne klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Manewry, poza swoim zasadniczym charakterem, były w szkole elementem obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Józef Piłsudski swego czasu powiedział, że albo Polska będzie silna, albo nie będzie jej wcale. I właśnie ma być silna młodzieżą, waszymi wartościami, waszą postawą, waszymi umiejętnościami, jak również waszymi sprawnościami fizycznymi. Bo nie ukrywamy, że w pilnowaniu tej niepodległości ogromną rolę odgrywa wasza postawa. Postawa młodych ludzi, bo niepodległość nigdy nie była dana raz na zawsze. O nią trzeba dbać, trzeba pielęgnować. Szkolne manewry są więc doskonałym sposobem na to, by w praktyce sprawdzić to wszystko, czego nauczyli się uczniowie klas mundurowych, wojskowej, strażackiej i policyjnej. Jest to taka odskocznia od nauki. Można powiedzieć, że rywalizacja, którą wprowadzają te manewry pomiędzy nami, powoduje, że my jako grupa, jako klasa zżywamy się ze sobą, uczymy się tej współpracy w grupie. Ale to również doskonalenie tych umiejętności, które uczniowie nabyli już wcześniej i w trakcie samej nauki i wielu obozów, w których biorą udział w ciągu całego roku szkolnego. Uczniowie to nie tylko w dniu dzisiejszym to doskonalą, ale my także w okresie zimowym uczestniczymy w obozach zimowych, między innymi w Bystrzycy Kłodzkiej właśnie z tą szkołą, gdzie też są doskonalone zajęcia praktyczne. Czyli teoria jest połączona z praktyką i w tej chwili wykonuje strzelanie grupa druga, ale pierwsza grupa, gdzie było 18 osób, tylko dwie osoby nie zaliczyły. Czyli widać, że teoria łączy się z praktyką i mamy tego efekty. Dobrą współpracę szkoły z lwówecką policją kontynuować też zamierza nowy komendant komendy powiatowej, który pierwszy raz był na takich szkolnych manewrach. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogę wziąć udział w tych manewrach i zostałem tutaj zaproszony. Oczywiście one są cykliczne, natomiast dla mnie to jest pierwszy taki moment, kiedy z czymś takim mogę się zetknąć w byłym regionie, gdzie pełniłem służbę do tej pory. Nie brałem udziału w takich manewrach, w takim szkoleniu. Jeżeli chodzi o nasz element policyjny w tych manewrach, w tym roku wystawiliśmy tutaj do pomocy i do realizacji pewnego tematu grupę poszukiwawczą policyjną. Obecność na manewrach tej znanej w całym kraju policyjnej grupy poszukiwawczej to niemała gratka dla uczniów. Pokazujemy i szkolimy przede wszystkim młodzież z topografii. Telefony komórkowe pokazały jedno, że młodzież nie potrafi w ogóle praktycznie orientować się w mapach. Jest problem z określeniem swojej pozycji, z określeniem kierunków nawet, gdzie jest wschód, gdzie zachód. Także tutaj to dzisiaj chcemy przypomnieć. Jednocześnie też pokazujemy nasze działania, które realizujemy jako grupa poszukiwawcza. To między innymi działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych, które wymaga nieraz udziału w nich właśnie policjantów, a nie specjalistycznych grup strażaków. Gdy poszukiwanym jest na przykład przestępca. Udział w manewrach takich specjalistów policyjnych potrafi zaś przekonać uczniów do konkretnego wyboru swojego kształcenia po szkole średniej. Jak oceniasz swój udział w tych manewrach? Myślę, że jest dosyć dobry. Tutaj jestem przewodniczącą grupy, więc wydaje mi się, że udzielam się dosyć dobrze, pozytywnie. No i macie tu kontakt z policjantami, no między innymi z tą grupą poszukiwawczą, która jest znana w całym kraju ze swoich osiągnięć i pracy. Powiedz, czy te kontakty z policją tutaj jakoś wpłyną może na twój wybór w przyszłości z zawodu? Oczywiście, jak chcę zostać policjantem, jechać do szkoły do Szczytna, zdobyć tam półroczne doświadczenie i wrócić tutaj do Lwówka i tutaj przyjąć się do komendy. Być może zaś strażakiem w przyszłości zostanie Dawid, który kończy już naukę w klasie pożarniczo-ratowniczej, której uczniowie regularnie też odbywają ćwiczenia z lwóweckimi strażakami. Co tu dzisiaj konkretnie robicie? Na jakich stanowiskach jesteście? Czego się uczycie? Jest stanowisko pierwszej pomocy. To mamy RKO, ABC, czyli krążeniowo-oddechową mamy naukę. I pracę z nowym sprzętem ADE. Jest to defibrylator automatyczny. Czy na takich manewrach ta młodzież ma szansę nauczyć się więcej niż na takich codziennych lekcjach?
To znaczy tak, w szkole na lekcjach na pewno się tego nie nauczą, natomiast tutaj współpraca między komendą a szkołą polega na tym, że młodzież też ma zajęcia u nas w komendzie na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej i podobne rzeczy też robimy na placu. Nad organizacją manewrów czuwał Adam Dmitroca, który prowadził też klasyfikację uczniów w poszczególnych kategoriach. Bo manewry miały również ten swój sportowy element rywalizacji. Robimy dzisiaj dwie klasyfikacje. Uczniowie z klas pierwszych i drugich tworzą jedną grupę, oni rywalizują między sobą i będą oczywiście nagradzani osobno dziewczyny, osobno chłopcy. I druga grupa to są uczniowie klas trzecich i czwartych, również będą oceniani i nagradzani w dwóch grupach, osobno dziewczyny, osobno chłopcy. Zestaw zadań do wykonania na manewrach był wszechstronny. Od najprostszych sprawdzianów po te wymagające już wcześniejszego przygotowania. Tu rzucają granatę jeden na odległość, dziewczyny, chłopaki. Niektórym idzie to dość dobrze, ale to kwestia czasu i przygotowania, także. W czym tkwi tutaj sedno tej sztuki rzucania na odległość? Rzucanie na odległość po prostu to jest granat, ale to ćwiczebny i no to jest tylko jak daleko rzuci i technika rzucania. Poza zadaniami do wykonania i sprawdzianem różnych sprawności, młodzież miała też okazję zobaczyć i samemu sprawdzić niektóre sytuacje związane z codzienną pracą służb mundurowych. Na tych manewrach przede wszystkim staramy się pokazać młodzieży jakby sposób korzystania ze sprzętu, który posiadamy na wyposażeniu. Tak samo też pokaz pierwszej pomocy medycznej. Ja wiem, często to pokazujemy, natomiast to jakby w ten sposób utrwalamy, młodzież utrwala właściwie te wszystkie zachowania. Również jakby sprawiamy też frajdę młodzieży poprzez to, że mają możliwość wyjechania podnośnikiem na górę w pełnym zabezpieczeniu, oczywiście takim, w jakim my wyjeżdżamy. Uwagę zwracał też pokaz umiejętności psa tropiącego, którego od niedawna trenuje sierżant Izabela Tabańska. Noga. Został. Obrót. Pięknie ten pokaz wyglądał. Jak długo trwa dochodzenie do takiej sprawności pani i psa? Pies musi się dalej szkolić, ale ogólnie 5 miesięcy, 10 dni. Szkolenie trwało w Słukowicach, to jest zakład kynologii policyjnej pod Warszawą. Na czym takie szkolenie polega? Pies się uczy posłuszeństwa, tropienia, przeszukania terenu, bo to jest pies kategorii tropiącej, typowo do szukania zapachu ludzi. Coroczne manewry, ale i całoroczny program praktycznej nauki w poszczególnych klasach to niewątpliwy atut szkoły, szczególnie doceniany przez uczniów oddziałów mundurowych. Przychodząc do tej szkoły na profil wojskowy, uważam, że można dużo się nauczyć, ponieważ mamy wiele wyjazdów na jednostkę wojskową. Współpracujemy z jednostką komandosów w Bolesławcu i z 23. Pułkiem Artylerii w Bolesławcu. Jednostki te czynnie pomagają nam się szkolić, dokształcać. Mamy wiele wyjazdów sportowo-mundurowych, na których uczymy się jeździć na nartach. Na zakończenie manewrów przyszedł czas na podsumowanie wyników w poszczególnych kategoriach zadań i grup wiekowych oraz uhonorowanie tych, którzy wywalczyli najlepsze wyniki. Dorniko. Młodzież otrzymuje dyplom oraz medal 50-lecia szkoły. To była klasyfikacja w młodszej grupie dziewcząt w strzelaniu z broni długiej. Konkurencji było wiele i wielu uczniów było uhonorowanych. Byli też tacy, którzy po wielokroć musieli wychodzić z szeregu, ponieważ okazali się najlepsi w kilku konkurencjach. Kamila Czajka, która sama dobrze oceniła swój udział w manewrach, wywalczyła m.in. drugie miejsce w rzucie granatem na odległość. Na torze przeszkód bezkonkurencyjny był też inny z uczniów występujących przed kamerą, a mianowicie Jakub Struś. Udane manewry to efekt współpracy szkoły z lokalnymi służbami mundurowymi, czyli Lwówecką Strażą Pożarną i Policją, ale to także współpraca z Bolesławieckim 23. Śląskim Pułkiem Artylerii i tutejszym Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando. Pragnę podziękować młodzieży, ale przede wszystkim też pragnę podziękować naszym partnerom edukacyjnym. Ja śmiem twierdzić, że to są przyjaciele zespołu szkół ekonomiczno-technicznych, bo na was
zawsze można liczyć w każdej sytuacji. I bez wsparcia służb mundurowych uważam, że szkolenie klas mundurowych w Rakowicach byłoby zdecydowanie słabsze. I dlatego brawami, wielkimi brawami podziękujmy wszystkim, którzy poświęcili dzisiaj czas dla Was, droga młodzież. Poproszę o brawa jako podziękowanie. Gratuluję wszystkim. Zatem i goście, którzy w tym dniu pracowali nad sprawnym przebiegiem manewrów, otrzymali od szkoły upominki. Atmosfera tego spotkania była więc dla wszystkich bardzo przyjazna i z pewnością wszyscy chętnie spotkają się na przyszłorocznych manewrach w Rakowicach Wielkich.